Liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, będzie tak, że zamiast mówić do nich: wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: synami Boga żywego jesteście. Księga Ozeasza 2:1. Synowie Boga, synowie Boży. W Słowie Bożym zawsze termin synowie Boga czy synowie Boży odnosi się do ludzi. Także ten jeden, jedyny, błogosławiony Syn Boży przyjął postać człowieka, Pan Jezus Chrystus. A w Nowym i w Starym Testamencie synowie Boży to są zawsze ludzie, którzy są po prostu wierzącymi Bogu ludźmi. I to jest zawsze tak, że ci, którzy mają odpowiedzialność nieść światło Boże na ziemi, są synami Bożymi lub dziećmi Bożymi. Synowie Boży, synowie Boga. Proroctwo Ozeasza, współczesne Izajaszowi, przenosi nas do czasów II Księgi Królewskiej przed niewolą Izraela i Judy. Jest ono skierowane głównie do 10 plemion, często nazywanych imieniem Efraima, czyli ich głowy, które popadły w bałwochwalstwo szybciej niż Juda. Izrael splugawiony przez swoje bożki, niewierny przymierzu z Bogiem, jest reprezentowany przez nieczystą kobietę, którą prorok ma pojąć za żonę. Nawet imiona nadane jego dzieciom oznaczają potępienie. Tak możemy przeczytać między innymi w Księdze Izajasza 8 rozdział 1-4 wersetu. Wyrażenia wszeteczeństwo lub rozpusta w tych rozdziałach oznaczają odwrócenie się od Boga i połączenie się z bożkami. Izraelici sami zerwali więzy łączące ich z Panem. Niemniej jednak w Ozeasza 2 rozdział 1 werset, cytowany przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, uczy nas, że przestępstwo Izraela miało nieoczekiwany i cudowny skutek. Wierzący nie tylko z Żydów, ale i z pogan są odtąd nazywani dziećmi Boga żywego. Tak mamy napisane w Rzymian 9 rozdział 24-26 wersetu. Ten żyjący Bóg staje się ojcem. Po wyroku Lo Ammi, nie mój lud, wydanym na winnego Izraela, następuje powołanie niebiańskiego ludu, rodziny cieszącej się ze swoim Bogiem i Ojcem. Nierozerwalną relacją, której nawet nasze grzechy nie mogą zniszczyć. Tak mówi nam 1 Piotra, 2 rozdział 10 werset. Synowie Boga. Liczba synów Izraela będzie jak piasek morski. Będzie tak, że zamiast mówić do nich: wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: synami Boga żywego jesteście. Księga Ozeasza 2:1. Synowie Boga, synowie Boży. Zawsze synowie Boży, według Słowa Bożego, to są ludzie, którzy niosą odpowiedzialność, to są ci, do których doszło Słowo Boże. Niech Bóg wam błogosławi. Chrześcijanie są przez wiarę Pana Jezusa synami Bożymi.